Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w poniedziałek 21 października nie otwarto przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy 1 Maja w Lesznie. Wykonawca spółka Torpol twierdzi, że powodem przedłużenia prac o kolejny tydzień są niespodziewane problemy z odkrytą podczas prac remontowych niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną. W związku z tym konieczne jest dalsze całkowite wstrzymanie w tym miejscu ruchu pojazdów. Jeśli nie wystąpią już żadne niespodziewane przeszkody, roboty potrwają do 28 października do godzin porannych. W dalszym ciągu obowiązuje objazd ulicami Leśną i Okrężną w ciągu drogi wojewódzkiej 323, alejami Konstytucji 3 Maja do węzła Dąbcze, a następnie drogą wojewódzką 323 w kierunku góry.